Daniel Rutkowski po wygranym pojedynku, szybkim wygranym pojedynku i zrobimy szybki wywiad, bo zaraz będzie szybka walka Szymona prawdopodobnie. Gratuluję tego zwycięstwa. Właśnie wspomniałeś, że Aleksander Gorgas wyjątkowo lekki, to chyba też po ostatnim pojedynku było widać w Fenie właśnie, że tam no, rywal nim po prostu w parterze w zasadzie w pewnym momencie robił co, powiedzmy co chciał. Tak naprawdę nie wiedziałem co on pokaże, czy ile waży. Tutaj poczułem w walce naprawdę leciutki się wydawał, to straszne. Nie wiem, albo tak się dobrze przygotowałem? Może tak. Albo twoja siła może przeważyła, aż tak mocno siła. No, przyznaję, chyba mam trochę tej siły, a może aż tak przeważyła, tak jest. No i była też ta trzecia siła, powiedzmy, bo twoje kibice licznie zgromadzeni, które było słychać, to pewnie też jakiejś takiej energii dodaje. Ale mi ciary przeszły, kurczę, skurczyłyki, naprawdę dziękuję im pięknie, bo to dali mi naprawdę dużo siły. To był drugi pojedynek chyba dla Babilonu, tak? Bo ty masz długoterminowy z tego co kojarzę. Generalnie właśnie miałeś ze sobą też pojedynki za granicą, ale ten epizod wydaje się chyba na razie skończony dla ciebie, bardziej właśnie kraj teraz? No, oczywiście, chcę tutaj zostać, już tam nie chcę lecieć. Co tam przeżyłem, zrobiłem swoje, to niech tam zostanie. Teraz chcę tutaj na nowo do przodu iść. Czyli chcę zostać w Babilonie. Tymi słowami to jak najbardziej, mam kontrakt jeszcze na 4 walki, więc jeszcze jest to na pewno. Pokazałeś pełen wachlarz obaleń, nie bałeś się może, że kondycyjnie, jeśli Gorgas wytrzyma, możesz później mieć ciężko? Powiem szczerze, jestem małym czołgiem, więc jak długo by wytrzymywał, tak długo bym wszedł do przodu, tak szczerze powiedziawszy. Przed walką mówiłeś, że być może w przyszłości będzie walka o pas, teraz takie rozmowy będą? No, kurczę, cieszę się, bo z dobrej strony się pokazałem, nawet sam się nie spodziewałem, że tak mogę zrobić. Myślę, że teraz podarze Babilonu, myślę, że zadecydują coś szybko, jakiś pas. Przed chwilą był poruszony temat, bo był Kacper Formela, który wygrał swój pojedynek. Ty wygrałeś z jego klubowym kolegą i padło takie pytanie, czy Kacper byłby zainteresowany, żeby wrócić kategorię niżej, żeby się z tobą zmierzyć właśnie i w sumie był zainteresowany. To bardzo się cieszę, bo teraz chcieliśmy z nim walczyć, ale no nie chciał, bo chciał na 70. Ja jestem 66, więc rękawice można skrzyżować. Ja jestem jak najlepiej. A do 70 nie chcesz uciekać? Nie czuję się jeszcze na tyle mocno, ja dopiero się uczę tak naprawdę. Zobaczymy w przyszłości, no, ale na razie 66, bo to mi nie sprawia jakiegoś tam wielkiego problemu. Pędzimy na walkę wieczoru? Pędzimy. Pędzimy. Dziękujemy. Pędzimy, ja też pędzę.